To i owo na temat dziecięcego mózgu. Każde dziecko uwielbia bajki i fantastyczne historie. Powinno się więc dowiedzieć, że najbardziej bajecznym cudem i jedyną prawdziwą magią jest jego własny umysł. Nie istnieje w naturze nic bardziej złożonego, ani nic cudowniejszego od mózgu dziecka. Jest to jego największy kapitał, i o tym powinien też wiedzieć każdy rodzic mózg. Choć znacznie mniejszy od główki sałaty, stanowi doskonałe narzędzie, które daje człowiekowi niesamowite możliwości. Możliwości tysiące razy większe niż te, które oferują największej mocy komputery. Rzecz w tym, że mało kto wie, jak mózgu używać. Kupując do domu nowe urządzenie, nieco bardziej skomplikowane niż młotek czy obcęgi, sięgasz zazwyczaj po instrukcje obsługi, by nie uszkodzić swego nabytku w trakcie obsługi i by w pełni wykorzystać oferowane przezeń funkcje. A przecież mózg człowieka jest czymś o wiele bardziej złożonym i skomplikowanym. Im lepiej go poznasz, tym sprawniej będziesz go używać, a w przypadku swojego dziecka pomożesz mu pełniej wykorzystać jego potencjał. W niniejszym rozdziale pomogę ci poznać mózg Twojego dziecka i podpowiem też, jak tę wiedzę wykorzystać w jego wychowaniu. Istota inteligencji. Jeszcze zanim kobieta uświadomi sobie, że jest w ciąży, jej dwunastodniowy potomek już zaczyna doskonalić swój mózg, czyli skupisko komórek nerwowych zwanych neuronami. Wiesz z jaką prędkością powstają te komórki? 250 tysięcy na minutę. Niesamowite. Nawet trudno wyobrazić sobie ten cały proces. Gdy dziecko postanawia opuścić brzuch swojej mamy, jest już właścicielem 100 miliardów komórek nerwowych, będących w pełnej gotowości do pracy. Po przyjściu na świat w korze mózgowej dziecka nie przybędzie już żaden neuron. Jedynie tak zwany móżdżek odpowiedzialny za naszą pamięć związaną z ruchem zachował możliwości wytwarzania komórek nerwowych, dzięki czemu nawet dorosły człowiek może nauczyć się pływać, jeździć na rowerze czy tańczyć, nawet jeśli tego nie robił w dzieciństwie. To, że mózg maluszka przygotował już ostateczną ilość neuronów, nie oznacza, że w jego głowie po urodzeniu niewiele się dzieje. Wręcz przeciwnie. Od momentu narodzin jest tam większy ruch niż w najbardziej zatłoczonym centrum handlowym w okresie przedświątecznym. Otóż neurony łączą się z innymi w zawrotnym tempie 3 miliardów połączeń na sekundę. Jak to się dzieje? Każdy neuron posiada specjalne gałęzie, dendryty, które odbierają informacje przesyłane.